Choroby przeciążeniowe, jak sama nazwa wskazuje, są choroby, które wynikają z nadmiernego obciążenia pracą danej jednostki układu kostno-szkieletowego. Choroby przeciążeniowe najpowszechniej występujące w populacji są związane z pracą. Jeżeli praca jest wykonywana przede wszystkim za pomocą kończyn górnych, czyli rąk, to te choroby obejmują tak zwany popularny łokieć tenisisty bądź choroby związane z pochewkami ścięgnistymi w obrębie ręki. Stosunkowo popularną chorobą przeciążeniową również jest choroba stawu barkowego. W obrębie kończyn dolnych choroby przeciążeniowe są rzadsze, natomiast również występują i tutaj główną lokalizacją zazwyczaj jest staw kolanowy. Leczenie chorób przeciążeniowych to jest leczenie długotrwałe i wymagające tak zwanego interdyscyplinarnego podejścia. Konkretnie chodzi tutaj o to, że musimy zastosować wiele metod leczniczych, aby efekt końcowy był dla pacjenta zadowalający. Od strony ortopedycznej zawsze zaczynamy od tak zwanego leczenia przeciwzapalnego, głównie doustnie. Dodajemy do tego fizykoterapię, najczęściej zlokalizowaną nad bolesnym miejscem, laser, ultradźwięki, popularna ostatnio fala uderzeniowa. Trzecią komponentą, moim zdaniem najważniejszą, to jest zmiana charakteru pracy wykonywanego przez tą osobę, w miarę możliwości odciążenie tej kończyny. Często sama zmiana charakteru pracy daje dużo lepsze efekty niż łączona terapia doustna plus rehabilitacja. Stosunkowo często pacjenci również stosują różnej formy ortezy, które mają unieruchomić nam kończynę. Przy łokciu tenisisty jest to trudne, aczkolwiek nie niemożliwe.